budynku nieszawskiej plebanii mieściło się w latach 1934-1939 Muzeum Stanisława Noakowskiego, który urodził się w nim w 1847 roku. Od 1983 roku muzeum znajduje się w klasycystycznym domu z pierwszej połowy XIX wieku. W latach 1868-77 mieszkała w nim rodzina tego wybitnego architekta, rysownika, malarza, profesora Politechniki Warszawskiej. W trzech pomieszczeniach urządzonych w klimacie mieszczańskich wnętrz z drugiej połowy XIX wieku znajdują się ekspozycje stałe. Na parterze mieści się zaaranżowany gabinet rejenta, ojca patrona muzeum, który ma charakter biograficzny. Zgromadzono w nim przede wszystkim fotografie rodzinne i pamiątki pozostałe po artyście. To Władysław, ojciec Stanisława, rejent okręgu nieszawskiego oraz fotografia młodego artysty. W drugiej sali prezentowane są rysunki i akwarele autorstwa Stanisława Noakowskiego, pochodzące z lat 1916-1925. Ta część ekspozycji mieści się w salonie z lat 70. XIX wieku. Na pierwszym piętrze znajduje się ekspozycja poświęcona Ludwikowi Buszardowi, krytykowi sztuki, malarzowi i pedagogowi, u którego uczył się Stanisław Noakowski. W saloniku zgromadzono obrazy olejne, rysunki, akwarele i wyroby ceramiczne oraz niezwykle piękne, oryginalne meble projektowane i dekorowane przez Buszarda. Na każdym krześle znajduje się inny pejzaż. Ludwik Buszard, polski malarz pochodzenia francuskiego, był ojcem duchowym Stanisława. Uczył go rysunku w sześcioklasowej szkole głównej we Włocławku. Muzeum posiada wielofunkcyjną salę, w której organizowane są wystawy czasowe. Tym razem jest to wystawa Dariusza Delika Ogrody metafizyczne. Dariusz Delik jest malarzem i pedagogiem, dyrektorem galerii i ośrodka plastycznej twórczości dziecka w Toruniu.